Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w konsultacjach z udziałem europejskich przywódców i prezydenta USA Joe Bidena. Politycy rozmawiali o bezpieczeństwie Ukrainy. Sytuacja w dalszym ciągu jest bardzo napięta. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jaki scenariusz ma w głowie Władimir Putin. Rosja jest gotowa do uderzenia na Ukrainę. Ryzyko inwazji jest ogromne. Na ten moment, dzisiaj, nie mamy sygnałów na to, co do tego, żeby Polska miała być bezpośrednią ofiarą działań o charakterze militarnym ze strony Rosji. Zapewniał rzecznik rządu Piotr Müller. Spokojna nie może być jednak Ukraina. I to na jej temat rozmawiali europejscy przywódcy z prezydentem USA Joe Bidenem. W konsultacjach udział wzięli prezydent Andrzej Duda, a także prezydent Francji, kanclerz Niemiec, premier Włoch, premier Wielkiej Brytanii, sekretarz generalny NATO oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej i przewodniczący Rady Europejskiej. Miałem bardzo dobre spotkanie, panowała totalna jednomyślność. Amerykański prezydent przekonuje, że dziś NATO jest spójne w swoich działaniach wobec Rosji. Podobne stanowisko zajął po wczorajszych rozmowach prezydent Andrzej Duda. Można śmiało mówić o jedności Sojuszu Północnoatlantyckiego, jeżeli chodzi o najważniejszych partnerów. Jedność Zachodu akcentował także premier Wielkiej Brytanii. Boris Johnson poinformował także, że Wielka Brytania jest już przygotowana na najgorszy scenariusz Władimira Putina. Mamy gotowy do działania pakiet mocno uderzających sankcji. I myślę, że uczciwie będzie powiedzieć, że chcemy, aby nasi europejscy przyjaciele byli gotowi do rozmieszczenia tego pakietu, gdy tylko pojawi się jakikolwiek wtargnięcie Rosji na Ukrainę. Wątpliwości budzą Niemcy. Kraj zaskakuje swoimi reakcjami w obliczu zagrożenia ze strony Rosji, napisał na swoim profilu na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Wielkim rozczarowaniem jest m.in. wstrzymywanie zgody Niemiec na dostawę broni z Estonii dla państwa, które przygotowuje się do obrony przed agresorem. Niestety realizuje się czarny scenariusz, przed którym od dawna ostrzegaliśmy. Budowa Nord Stream 2, szantaż gazowy Rosji, miliardy zainwestowane przez Putina w Europie, a także pieniądze zainwestowane w byłych polityków i lobbystów dają mu narzędzia do terroryzowania kolejnych krajów Europy. W stosunkach między Ukrainą i Niemcami nastała chwila prawdy, ocenił minister spraw zagranicznych Ukrainy. Jest jeden aspekt, dwustronne dostawy broni dla Ukrainy z Niemiec, ale są też inne. Jest kwestia pozwolenia przez Niemcy krajom trzecim na przekazanie broni. Jest sprawa zgody Niemiec na kupno przez Ukrainę broni przez system NATO. To te kwestie, w których według nas w ogóle nie może być mowy o tym, że Niemcy coś blokują. Dla Niemiec zawsze najważniejszym partnerem w Europie była Rosja, szczególnie w sprawach czysto gospodarczych, wskazuje dr Leszek Pietrzak. Okazuje się, że Niemcy są w stanie poświęcić niepodległość Ukrainy, poświęcić demokratyczny porządek w Europie w imię tych interesów z Federacją Rosyjską. W całej sytuacji znaczącą rolę mogą odegrać Amerykanie, którzy posiadają ogromne możliwości militarne. To za ich sprawą wraca temat wzmocnienia wschodniej flanki, mówi sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Rozważamy dalsze wzmocnienie naszej obecności we wschodniej flance. Może to obejmować rozmieszczenie dodatkowych grup bojowych NATO. Amerykańscy żołnierze czekają na rozkazy. All told. Liczba sił, jakie są w tej chwili w podwyższonej gotowości, sięga 8,5 tysiąca osób. To jest jeszcze jeden krok do przodu, by wojska były gotowe reagować w minimalnym czasie na zmiany sytuacji. Mówił profesor Krzysztof Kubiak. I choć nie wiadomo, gdzie dokładnie trafiłyby dodatkowe wojska amerykańskie, pewne jest, że ich obecność wzmocni bezpieczeństwo całego regionu. Prezydent Andrzej Duda w najbliższych dniach chce zdać relacje z przebiegu wczorajszych konsultacji przywódcom państw bałtyckich, ale nie tylko. Będę się chciał podzielić tą wiedzą i tym obrazem sytuacji, który powstaje w wyniku tych wszystkich spotkań i rozmów, które w ostatnim czasie prowadzę. Będę się chciał podzielić z najważniejszymi uczestnikami polskiej sceny politycznej. W tym celu na piątek prezydent Andrzej Duda zapowiedział posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
Prawie 37 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem i ponad 250 ofiar śmiertelnych to bilans epidemii COVID-19 z ostatniej doby. Przed zgonem mają chronić szczepienia, jednak wciąż jest wiele osób, które mają obawy co do skuteczności preparatu. Już wkrótce na wszelkie pytania odpowie panel ekspertów organizowany przez prezydenta. Minionej doby na COVID-19 zachorowało w Polsce niemal 37 tysięcy osób. To dużo, ale wysoka była też liczba wykonanych testów, ponad 140 tysięcy. Coraz więcej osób otrzymuje skierowanie na test pod kątem zakażenia koronawirusem, mówił kilka dni temu minister zdrowia Adam Niedzielski. To oznacza, że absolutnie te trendy, które obserwujemy w tym tygodniu, nie ma szans, żeby uległy jakiejkolwiek zmianie, czy nawet jakiemukolwiek osłabieniu. Liczba dobowych zgonów wygląda następująco. W ciągu 24 godzin zmarły 252 osoby. Tylko 63 pacjentów zmarło z powodu samego COVID-19. Reszta ofiar śmiertelnych miała także inne schorzenia. Eksperci wskazują, że przed zgonem chroni szczepienie. Obecnie w pełni zaszczepionych jest ponad 21,5 miliona Polaków. Trzecią dawkę, tak zwaną przypominającą, przyjęło prawie 9,5 miliona osób. Wśród nich jest pan Andrzej z Gdańska. Wydaje mi się, że to jest też kwestia odpowiedzialności społecznej za innych. Muszę z przykrością powiedzieć, że uczestniczyłem w paru pogrzebach znajomych i niestety wszyscy ci znajomi nie posłuchali lekarzy i nie zaszczepili się i teraz nie ma już ich wśród nas. Są i tacy, którzy nie przyjęli ani jednej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Pan Mirosław z Wrocławia tłumaczy swoje powody. Badania nad szczepionką mają się zakończyć w grudniu 2023 roku i to jest informacja od producentów. Więc przyjmowanie czegoś, co jest w fazie eksperymentu, no, jest bardzo ryzykowne. Badania zakończą się dopiero w przyszłym roku, ponieważ szczepionki na COVID-19 to nowy produkt medyczny, więc podlega dłuższej obserwacji na dużej populacji. Jeżeli dotychczasowe wątpliwości na temat szczepień nie zostały jeszcze rozwiązane, to być może zrobią to eksperci z organizowanego przez prezydenta panelu Info COVID-19. Zapytaj, zdecyduj. Uczestnicy wydarzenia odpowiedzą na najważniejsze pytania dotyczące medycznych aspektów walki z pandemią. Ja również mam doświadczenia związane z tą chorobą. Jestem przekonany, że przyjęcie trzech dawek szczepionki przeciwko COVID-19 miało wpływ na łagodny przebieg zakażenia. Do przyjęcia szczepionki przekonał mnie głos ekspertów. Chciałbym, aby każdy z Państwa także mógł podjąć taką świadomą decyzję. W ostatnim czasie skuteczność szczepionek podważana jest przede wszystkim ze względu na wielotysięczne zakażenia w wysoko wyszczepionych krajach. W wielu z nich liczba nowych przypadków koronawirusa była w ostatnich tygodniach największa od początku pandemii. Niska była jednak liczba zgonów. Europejska Agencja Leków oceniła, że podawanie kolejnych dawek szczepionki w krótkim czasie może nieść negatywne skutki dla układu odpornościowego człowieka. Na wszelkie wątpliwości odpowiedzą eksperci w ramach akcji prezydenta, którym będzie można zadać pytanie. Zapraszam do aktywnego udziału. Zapytaj, zdecyduj. Wirtualne spotkanie z ekspertami odbędzie się 27 stycznia o godzinie 18. Pytania można wysyłać pocztą mailową na adres info@covid.prezident.pl. W kancelarii premiera odbyło się spotkanie szefa rządu z przedstawicielami ugrupowań politycznych. W rozmowach uczestniczyli również wicepremier Jarosław Kaczyński oraz minister zdrowia Adam Niedzielski. Spotkanie członków rządu z przedstawicielami sił parlamentarnych trwało blisko 3 godziny. Zaproszenie premiera przyjęły wszystkie kluby i koła. Jeszcze przed zakończeniem spotkania opuścili je przedstawiciele Lewicy. Przekonywali, że rząd nie ma żadnego planu. My się domagamy tego, żeby rząd robił wszystko, co w jego mocy, żeby ratować życie i zdrowie obywateli. Także przewodniczący Koalicji Obywatelskiej Borys Budka miał inne oczekiwania wobec spotkania. Spodziewaliśmy się konkretów, niestety nie dostaliśmy na piśmie żadnego projektu aktu prawnego, rozporządzenia czy też ustawy. Wicepremier Kaczyński, bardzo rozmowny, dzisiaj opowiadał o jakichś koncepcjach prawnych dotyczących przerzucenia na pracodawców możliwości pozywania pracowników, którzy się nie
nie zaszczepią, zero pomysłów. Politycy opozycji sugerowali po rozmowach, że rząd chce wycofać się z tak zwanej ustawy Hoca. Zaprzeczył temu rzecznik rządu minister Piotr Müller. Ta ustawa, która w tej chwili jest złożona w Sejmie, czyli projekt poselski, którego przedstawicielem jest pan poseł Hoc, on nadal będzie procedowany. Taka informacja przed chwilą tutaj do nas dobiegła, że miałoby być inaczej. Ten projekt nadal będzie procedowany. Przeciwko ustawie posła Hoca, która ma dać pracodawcom możliwość sprawdzania tak zwanych paszportów covidowych, stanowczo występuje Konfederacja. Ugrupowanie nie zgadza się na jakąkolwiek segregację sanitarną. Zdecydowanie się temu sprzeciwiamy. Pomysły na walkę z pandemią przedstawione przez partie były bardzo różne. Są głosy takie, które właściwie odrzucają jakiekolwiek ograniczenia epidemiczne, ograniczają w ogóle kwestie szczepień. Znaczy nie chcieliby, żeby w ogóle szczepienia wpływały na jakiekolwiek ograniczenia dotyczące funkcjonowania życia społecznego, gospodarczego. Z drugiej strony mamy drugi skrajny pogląd, który mówi o tym, że każdy powinien mieć przymus szczepień. Pewne jest jedno, że od jutra rząd przygotuje nowe rozwiązania, które będą procedowane równolegle z tak zwaną ustawą Hoca. Chcemy przedstawić dodatkowy pakiet rozwiązań, który mógłby kompleksowo uzupełnić te rozwiązania oraz przeanalizować te wszystkie postulaty opozycji, które się pojawiły dzisiaj. Opozycja już zapowiada, że będzie zgłaszała do ustawy swoje poprawki. Dzięki naszym poczynaniom, które były współpracą opozycji, udało się wymusić, że będzie ustawa rządowa i rząd zaczyna cokolwiek robić, bo tak to spał, leżał na kanapie. Spotkanie wszystkich sił politycznych było potrzebne, jednak odbyło się zbyt późno, mówi politolog Bartosz Brzyski. Z tego względu, że takie spotkania powinny się odbywać przed szczytem zachorowań, a mamy w tej chwili kroczący szczyt. Tymczasem od dziś obowiązuje krótsza kwarantanna, będzie trwała 7 dni. Z kolei wszystkie osoby powyżej 60 roku życia, które otrzymają pozytywny wynik testu, będą w ciągu 48 godzin przebadane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. To może być jednak trudne, przyznaje były członek Rady Medycznej przy premierze, specjalista chorób zakaźnych profesor Krzysztof Simon. Czy to nie jest trochę chwyt propagandowy, gdzie ta służba zdrowia prawie wykończona, lekarze POZ-u ogromnie zaangażowani w leczenie tych i innych przypadków, będą mieli szans i możliwości to wykonać. Z założenia prawdopodobnie jest to słuszne. Z wykonawstwa nie wiem. Z kolei od najbliższego czwartku każdy będzie mógł zrobić bezpłatny test na COVID-19 w wybranych aptekach. Niepotrzebna będzie rejestracja, wystarczy wypełnienie wniosku. Ministerstwo Finansów łata Polski Ład. Szef resortu Tadeusz Kościński zapewnia, że trwają intensywne prace nad rozszerzeniem reformy, tak aby nie traciły na niej osoby, których dochody nie przekraczają 12 800 zł. Resort Finansów intensywnie pracuje nad rozszerzeniem Polskiego Ładu zgodnie z deklaracjami premiera Mateusza Morawieckiego. Preferencją dla klasy średniej objęte zostaną kolejne kategorie podatników. Objęci nią zostaną m.in. emeryci i renciści, osoby na umowach zlecenia, osoby otrzymujące opodatkowane świadczenie ZUS oraz w szerszym zakresie nauczyciele akademiccy. Ulga ma być też dostępna dla osób uzyskujących dochody równocześnie z umów o pracę i umów zlecenie. Wszystko po to, żeby jak najwięcej podatników uzyskujących dochody do 12 800 zł miesięcznie zyskało na reformie lub aby była ona dla nich neutralna. Szef Ministerstwa Finansów Tadeusz Kościński spodziewa się jednak kolejnych problemów z obliczaniem pensji. Może się zdarzyć, że ktoś pod koniec miesiąca otrzyma niższą pensję niż jeszcze w grudniu. Chciałbym uspokoić i przypomnieć, że jeśli takie sytuacje będą miały miejsce, to pracodawcy są zobowiązani do jak najszybszego wyrównania. Wszystkie takie osoby zapraszamy też do kontaktu z nami, m.in. telefonicznie czy przez formularz. Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi szeroką akcję informacyjną nie tylko dla pracowników, ale również pracodawców i księgowych. Urzędnicy próbują wyjaśnić zawiłe przepisy wprowadzone przez Polski Ład. Lider Porozumienia Jarosław Gowin wraca do polityki. Były wicepremier i minister w rządzie Zjednoczonej Prawicy przez 2 miesiące zmagał się z depresją. Zapowiada odebranie władzy PiS-owi i spotkania z wyborcami w całej Polsce. Swój powrót Jarosław Gowin zapowiedział wczoraj w mediach społecznościowych. Dziś ukazał się wywiad, który udzielił portalowi TVN24. Miałem depresję będącą efektem wielu miesięcy bezsenności. Z kolei brak snu był skutkiem ubocznym przechorowania koronawirusa.
Na to nałożyło się przepracowanie i brutalny atak Prawa i Sprawiedliwości. Pokonałem chorobę, wracam do polityki. Czuję się silniejszy niż kiedykolwiek. W sierpniu ubiegłego roku partia Porozumienie Jarosława Gowina opuściła Zjednoczoną Prawicę. Część posłów ugrupowania pozostała jednak w koalicji, odwracając się od swojego dotychczasowego szefa. Od dzisiaj Porozumienie idzie własną drogą. Jest nas mniej, ale wiemy, co nas łączy. I dzięki temu jesteśmy silniejsi. Jeszcze przed opuszczeniem Zjednoczonej Prawicy przez Porozumienie Jarosław Gowin stracił stanowisko wicepremiera i ministra rozwoju. Powodem była krytyka nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz Polskiego Ładu, mówi poseł Robert Telus. Przecież to był człowiek, który podpisywał Polski Ład, człowiek, który był współtwórcą Polskiego Ładu. Później nagle zaczął mu Polski Ład przeszkadzać i zaczął krytykować. Dziwne zachowanie. Konflikt na linii PiS-Porozumienie rozpoczął się jednak dużo wcześniej, przypomina politolog profesor Zdzisław Winnicki. Pamiętamy wszyscy jego postawę w odniesieniu do tak zwanych wyborów kopertowych, które praktycznie zablokował w zgodzie z opozycją. Wówczas Jarosław Gowin na znak protestu po raz pierwszy zrezygnował z funkcji wicepremiera i ministra rozwoju. Teraz po wygranej walce z chorobą chce wrócić do wielkiej polityki. Za cel stawia sobie odebranie władzy Zjednoczonej Prawicy. Atakuje również prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Czego boi się Jarosław Kaczyński? Utraty władzy. A właściwie tego, co jego zdaniem nastąpi potem. Czyli czasu rozliczeń, komisji śledczych, dochodzeń prokuratorskich. Dlatego jest tak zdeterminowany, żeby utrzymać władzę za wszelką cenę. Krytyka Prawa i Sprawiedliwości w ustach Jarosława Gowina o tyle może być interesująca, iż sprawował on odpowiedzialną funkcję wicepremiera. W związku z tym ma z pewnością nieco większy zasób informacji o liderach partii rządzącej. Podkreśla politolog dr Aleksander Kozicki. Opozycja nie zapomniała jednak, z kim Jarosław Gowin przez niemal 6 lat tworzył rząd. Pan Gowin należał przez ostatnie lata do obozu pana Kaczyńskiego. Pamiętam Jarosława Gowina, jak ramię w ramię demolował Polskę z Jarosławem Kaczyńskim. Lider Porozumienia musi się zmierzyć również z niskim społecznym poparciem. Jego partia ma zaledwie 1% poparcia. Wybory wygrywa się jeżdżąc po całym kraju, spotykając się z Polakami, wsłuchując się w ich problemy, a następnie je rozwiązując. Pojawiają się głosy, że do następnych wyborów Porozumienie może pójść wspólnie z Polską 2050 Szymona Hołowni i Polskim Stronnictwem Ludowym. W sprawach związanych chociażby z kwestiami jego stosunku do samorządu, do kwestii światopoglądowych, do kwestii gospodarczych, one są mi bliskie i uważam, że w tym obszarze jest miejsce na współpracę. Wskazuje Marek Sawicki z PSL. Wciąż jednak nie wiadomo, w jakiej konfiguracji opozycja wystartuje w kolejnych wyborach. Jarosław Gowin jasno wyznaczył kierunek swojego politycznego działania, mówią jego byli koledzy. Nie chodzi o jakąś tam politykę, tylko na atak na Prawo i Sprawiedliwość. Niewykluczone, że opozycja będzie chciała wykorzystać determinację Jarosława Gowina do walki z obozem rządzącym. To były informacje dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.